No, ciągle mnie tam coś ciekawi jeszcze. No, to nie jest książka Na nawet nie jeden na dwa raz. wieczór, nawet na dwa wie. Nie, to jest książka, którą sobie można tak brać. Tak. Dobry wieczór Państwu. Jeżeli słyszeli Państwo nasze rozmowy kuluarowe, to one były bardzo kulturalne, ale faktycznie już się zdążyliśmy zagadać, zanim jeszcze spotkanie oficjalnie się zaczęło, ale przecinamy tę wirtualną wstęgę naszej rozmowy. Bardzo gorąco i bardzo serdecznie witam Państwa z tego serca warszawskiego Mokotowa, więc z Big Book Cafe. Witam Państwa w imieniu i właścicieli prowadzących tę miejscówkę, ale również wydawnictwa Znak, bo to właśnie Znak i nasz gość, pan Wojciech Bonowicz, poeta, publicysta, pisarz, dziennikarz, autor wielu książek, książek biograficznych o księdzu Józefie Tischnerze, autor książek nagradzanych, tomików poetyckich, tekstów. Ja, panie Wojciechu, mogę o panu bardzo długo mówić, ale po prostu powiem dobry wieczór. Ogromnie się cieszę, że mogę pana poznać. No, wzajemnie bardzo, bardzo mi miło i bardzo się cieszę, że w takim miejscu się poznajemy. Pan Wojciech wszedł i od razu powiedział, jak tu jest fajnie. Żałuję, że nie byłem wcześniej. To po raz No, pierwszy i będą kolejne. To już się tak, to umówiliśmy w wstyd takim się razie. przyznać, ale rzeczywiście jestem pierwszy raz, tak. Ale to będzie, mam nadzieję, soczysty, długi i taki dla pana ciekawy czas. Ja sobie właśnie uświadomiłam, że nie wzięłam ze swojej torby telefonu, a ten telefon będzie mi potrzebny, żeby zaglądać do państwa pytań. Ale być może wspaniałą Jurkę księgarkę, która tutaj nas wspiera technicznie, poproszę o. Możesz tam Jurka poszukać w tej torbie, bo podczas naszego spotkania, jeśli państwo będą mieli jakieś refleksje, komentarze, pytania, to można je do nas wysyłać. Ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluge, jestem dziennikarką. A dzisiaj nie chcę powiedzieć, że ja pana będę pytać, bo ja bym chciała z panem porozmawiać. Oj tak. O tej książce, którą Znak wydaje przy okazji 90. rocznicy urodzin księdza Józefa Tischnera. Ona przypada dokładnie 12 marca. Zbiór 21 tekstów Tischnera na XXI wiek. Książka nazywa się To, co najważniejsze. A ja pana najpierw chciałam zapytać o to, czy ksiądz Tischner świętowałby swoje urodziny, to znaczy, czy on lubił świętować urodziny. On lubił świętowanie, tak, ale tak jest oczywiście specyficzne. No nie lubi takiej celebry. To było charakterystyczne, może zacznę od czegoś smutnego, ale co dużo o nim powie, że w swojej ostatniej woli prosił na przykład, żeby nie wygłaszać przemówień na jego pogrzebie, nie? Żeby jeszcze napisał wyraźnie zanudzicie, prawda? I coś takiego. Więc tego nie lubiłby na pewno takiej celebry w sensie, no nie wiem, jakichś honorowych, prawda, wystąpień. Ale lubił świętowanie, lubił posiady. Górale mają Posiady. taką instytucję posiady. Jest takie ciekawe pytanie. Co to są posiady? Padło kiedyś w czasie jednej z góralskich dyskusji, zresztą w obecności Tischnera, i któryś z takich światłych górali odpowiedział: posiady to jest wszystko. To jest mniej więcej coś takiego, że się siada, właśnie świętuje, rozmawia. To jest doświadczenie pewnej wolności, że po prostu jakby nie ma granic czasu, w pewnym sensie nie ma barier. No oczywiście dzisiaj nawet i w świat góralski wdziela się polityka i rozmaite podziały, nie? Ale posiady to jest taka instytucja święta. Jak ktoś zepsuje posiady, no to jakby psuje właśnie takie świętowanie życia. Więc to by cieszyło Tischnera. To znaczy wszelkie takie miejsca spotkania, kiedy człowiek rzeczywiście może się spotkać, a nie tylko, no wie pani, nawiązać kontakt. To jest takie Komunikować się, komunikować komunikować, się, prawda? komunikować. Także chyba to. Oczywiście są spotkania i spotkania, nie? Są spotkania wokół pewnych ważnych spraw i wtedy jest troszkę inaczej niż kiedy właśnie świętujemy przede wszystkim naszą obecność. My będziemy próbowali robić dziś jedno i drugie. No, a jeszcze te państwa, którzy tam biedni muszą przed ekranami. Nie chcę pana martwić, myślę, że oni nie muszą, oni po prostu chcą, chociaż może bardziej by chcieli nawet być z nami tutaj, no bo No teraz właśnie, raczej czas nie? nie sprzyja tym posiadom, mam takie wrażenie, że to jednak No czasem nie są zakazane jest w zasadzie zakazane są posiadanie posiady. się, no nie, ale jeszcze posiady mają, jeszcze tylko jedno dodam, że one mają w nazwie coś pięknego, prawda? Znaczy takie, że się siadło, ale Zasiadło, tak? zasiadło, prawda? I to nie ma ograniczenia, prawda? Nie ma ograniczenia. No ale też to posiadanie, że w pewnym sensie posiadamy siebie nawzajem wtedy, prawda? Ten Ale czas nie posiadamy dla siebie, ten, co? tak, prawda? I swoją uwagę, swoją radość. Tischner to była wielka radość życia. To muszę bardzo, to podkreślam bardzo często, podkreślałem to w biografii, przy okazji biografii, ale przy okazji tej książki, która jest oczywiście taką poważną książką, no, o różnych jednak problemach naszego świata, to chcę podkreślić, że to była taka chodząca radość życia, nawet w takich trudnych momentach, nawet w chorobie, kiedy i dopóki się dało, bo nie, Naprawdę, na aż tak? końcu się już nie dało, ale jak długo się dało,
On się nawet śmiał, że ludzie przychodzą go odwiedzać, a on musi pocieszać. I że właściwie trzeba, bo następuje sytuacja absurdalna, bo chory jest tym, który pociesza, nie? Ale po prostu to jest coś takiego. No. Jemu się, mówimy coś o czymś takim jak błysk w oku na przykład, są tacy ludzie, tak, nie? Którzy widzimy, że im się oczko cieszy, prawda? Ale nawet jak się patrzy na pana piękną koszulkę z podobizną księdza Józefa Tischnera, to jemu się tam to oczko cieszy. Tak. I ten błysk w oku udało się państwu zachować przy tej okazji, absolutnie. No właśnie, a propos tego pocieszania, to ja muszę też się panu do czegoś przyznać. Ja tak sobie jechałam na to spotkanie myśląc, no nie jest łatwo, nie jest łatwo. Tu dzieci, dom, codzienność, szarość, pandemia, w tym naszym zawodzie też nie bardzo. Ludzie się kłócą, ludzie się dzielą. To pan mnie tak tutaj razem z Tischnerem do serca przytuli i pan mnie pocieszy. Pocieszy nas pan tą książką i czy pociesza nas tymi tekstami Tischner, czy niekoniecznie? To jest takie proste. Trzeba przejść z nim pewną drogę. Jak się zakłada, że pocieszenie przychodzi, ale to jest pocieszenie, powiedziałbym, które płynie, no nie da się tego inaczej powiedzieć, to jest pocieszenie, które płynie ze spotkania z mądrością, prawda? To znaczy, są tacy ludzie, Tischner był takim człowiekiem, mam takiego przyjaciela dość też znanego, Michała Hellera, też będzie miał urodziny za dwa dni, 85. To znowu te posiady wrócą tak. Tutaj. I on jest, to jest coś takiego, że jak się siądzie przy Michale, to nawet nie trzeba za wiele mówić. I wie pani, i wtedy zaczyna się coś takiego, że w człowieku jakby się, jakby rosła taka dobra energia, prawda? Taka właśnie wola życia. Od samego siedzenia, od samego patrzenia. I coś takiego było też w Tischnerze. To się w tekstach trudno zapisuje, ale ja ten tom komponowałem bardzo długo to układałem, wybierałem. Tak, tak, bardzo długo się wahałem. Co to ma być to ważne, prawda? Co to jest to najważniejsze dzisiaj? I zaczynam od tekstu, którego motywem przewodnim jest nadzieja. To nie jest zaskoczenie, bo Tischner był takim, jego logo można by powiedzieć. Nie wiem, czy gdyby policzyć wyrazy, czy częstotliwość występowania, to ja tak zauważam, że nadzieja, nie zrobiłam tego, ale bardzo często rzeczywiście ona jest. Tak. A finałem jest jego ostatni tekst, który zdążył przygotować do druku i ten tekst ma prosty tytuł, Miłość. Nie? I to jest pocieszenie, to znaczy nawet w tym tekście finałowym, to jest bardzo mocny tekst, bo to jest tekst pisany już w tej ostatniej fazie choroby, kiedy naprawdę było bardzo ciężko. I on pisze tam bardzo wprost. I to jest coś, co jest na nasze czasy także, na ten czas właśnie lęku przed cierpieniem po prostu, bo się boimy, że nas spotka cierpienie albo naszych bliskich, albo już byliśmy świadkami tego cierpienia. I on mówi bardzo prawdziwie, nie słodzi tego cierpienia, prawda, jak to czasem bywa. Niestety tak, że księżom się to często zdarza, że próbują trochę osłodzić. To jest łatwiejsze, tak? No, ale i filozofom się zdarza, nie, że prawda, jakiś se... Prosty sposób. Tak? On mówi, że cierpienie zawsze niszczy. To jest prawda. To po prostu tak jest. Cierpienie, ból, uporczywy ból, strach o najbliższych zawsze niszczy. Jedyne, co mamy, to jest miłość po prostu. Ona nas ewentualnie ratuje z tego. Ona nadaje temu jakiś sens, nie? Ta miłość, solidarność, którą teraz sobie okazujemy. Nie? Ja do tej miłości to chciałabym dojść, bo to tekst to ostatni. Jest to właśnie do tego pocieszenia miłości. Chociaż tam Tischner ciekawie mówi o tym, że był analfabetą, tak? Ale to za chwilę. Bo chciałam złapać to pańskie zdanie, które pan powiedział, że to jest droga trochę, że to jest droga z nim. Tak, ale jest też taka metafora, której ksiądz Tischner używa. Człowiek jako płynąca przez czas melodia. O co chodzi? Z nami jako płynącymi przez czas melodiami. Jak myślisz? No nie jest tak. Czuje się pan melodią płynącą? Ulicą, ale jakaś taka zafałszowana czasami, no. No to do tego, melodia to nie są tylko harmonie piękne, tylko czasem są i dysonanse, nie? Prawda? To jest oczywiście metafora, która nie jest przez niego wymyślona, ona się pojawiała wcześniej w literaturze i w filozofii także, ale ona jest bardzo taka, moim zdaniem, prawdziwa, to znaczy rzeczywiście człowiek jest taką pieśnią, nad pieśniami. Taką pieśnią nad pieśniami, niech będzie, która, i to jest fascynujące, bo człowiek jest równocześnie tym, który gra i tym granym utworem, prawda?
Tę metaforę można rozmaicie rozbierać, rozmaicie czytać. I właściwie dopóki się to nie skończy, ta przygoda, niech się nie kończy jak najdłużej, czego nam życzę, to nie wiadomo, o czym jest ten utwór tak naprawdę, dokąd on nas zaprowadzi, nie? Ale to jest, oczywiście w tej metaforze akcent pada na co? Na to, że my musimy w swoim życiu być twórczy, jesteśmy twórczyniami, twórcami, prawda? Że nie jesteśmy tylko jakimś biernym elementem tego świata. Obserwatorem, tak? Tak, tak, że tam płyniemy jak ta woda w korycie, prawda, rzeki tylko w jedną stronę i trudno, nie damy rady zawrócić. Nie, właśnie jesteśmy twórczy, jesteśmy, decydujemy o swoim życiu bardzo często, o tym, jaki ono będzie miało nastrój, tak jak muzyka ma swoje nastroje, dokąd ona nas poprowadzi, nie? I to mi się wydaje ważne w tej metaforze. Taki Tischner była w nim ogromna wiara w taką siłę, że w człowieku jest siła, na przykład powstawania z upadku, prawda, powstawania po katastrofie. Nie? Często jak mówię o Tischnerze, to się odwołuję akurat nie do jego tekstu, tylko do takiej sławnej piosenki Wojciecha Młynarskiego, prawda, o tym ikarze, który spada, ale przepraszam, tak, ikarze, który spada, ma te potuczone skrzydła połamane, ale tak oczepuje i mówi sobie, że jakby jeszcze powiało, to bym jeszcze raz pofrunął, nie? Ale co, Tischner był pana zdaniem takim ikarem? Myślę, myślę, że w ogóle on tak widział człowieka po prostu, jako kogoś, kto się nieustannie może odradzać jednak. No dobrze, to teraz ja jestem ciekawa emocji, które pan miał, kiedy pan przez te teksty przechodził, bo przecież pan jest tischnerologiem, pan go znał, pan zna jego przesłanie, jego teksty przeróżne i te, które czytaliśmy dzięki panu też do wielu, bo myśmy rozmawiali przed naszym dzisiejszym spotkaniem, ja tak trochę naiwnie zapytałam, czy pan miał jakieś teksty, które były ukryte. No, może one nie były, ale nie były powszechnie znane. Pan tak sprawia, że my wszyscy możemy tego dotknąć. Jak panu się do tego wracało? Jakie to były emocje? Czy to było właśnie, czy pan się czuł uspokojony? Bo ja się, dlaczego o to pytam? Ja się parę razy tak wzdrygnęłam czytając, ja myślałam, Boże, on pisze jak jest teraz, a to jest tekst sprzed 30, tak? Tak. Przed 2000 roku, tak? Tak. Ale to są lat 70. Niektóre teksty, z lat, tak? sprzed 50 lat. Sprzed 50, tak, no tak, właśnie. Tak, więc tak. Jest taki dreszcz na plecach. Jak pan to odbierał? No, czytając je na nowo trochę. Tak, tak. No, jeśli jest dobry tekst, prawda, który wchodzi w człowieka, to właściwie ten czas nie ma znaczenia. Zawsze to pamiętam z wykładów Tischnera. Najpierw zacznę od takiego osobistego wspomnienia, że to on na przykład jak wykładał o tych filozofach, nie, to co było najbardziej przejmujące, że te stulecia, które nas dzieliły od Sokratesa, nie mają znaczenia w pewnym sensie. Znaczy, filozofowie robią coś najbardziej intymnego, bo wpuszczają w nas do środka swojej głowy, prawda? To chyba nie da się bardziej intymnie, tak powiem bardzo mocno, żeby, niż wejść w środek czyjegoś myślenia i myśleć, pójść, właśnie myśleć razem z nim. I Tischner to robi także w swoich tekstach oczywiście, więc te 50 lat to nie ma znaczenia właściwie. Pytanie jest takie, czy to rzeczywiście się jakoś odnosi do naszego świata. To była chyba ta największa emocja, która towarzyszyła tej konkretnej książce, nie? Co nami miota dzisiaj, prawda? Co mną osobiście, prawda? Co zrobić z moją złością, na przykład, którą czuję, prawda? Czuję, że świat, Polska, nie wiem, Kościół nie wygląda tak, jak to powinno być, że ludzie nie powinni aż tak bardzo się ze sobą szarpać, nie? A z drugiej strony są sprawy, o które naprawdę trzeba się zagryźć zęby i walczyć, nie? Bo jeśli ich nie wygramy teraz, to nie wygramy ich nigdy i tak dalej, i tak dalej. Co z tym zrobić? Co byś mi ty, Tischnerze drogi, powiedział, prawda? Miał pan tak? Że tak, szukał tak, pan tego, tak? Tak, tak. I co panu powiedział? No to zależy, na nie który temat. No właśnie, nie chciałbym za dużo tak podpowiadać, chociaż oczywiście książka składa się także z moich wstępów. Do każdego tekstu napisałem swój wstęp, więc to jest trochę odpowiedź na pani pytanie, ale na te różne pytania, które mam, padały różne odpowiedzi. Wydaje mi się, że przede wszystkim on, znaczy Tischner, żeby powiedzieć o tym najważniejsze, czy znaczy Tischner przywraca wiarę w to, że ta praca intelektualna, którą wykonujemy w zaciszu, właśnie praca myśli, że ona jest bardzo ważna.
ważne są demonstracje, ważne jest to, co się dzieje w parlamencie, ważne jest to, co się, no dzisiaj szczególnie ważne to, co się dzieje w szpitalach, prawda? Ofiarność ludzka, taka bezpośrednia ofiarność, która jest potrzebna, żeby ludzi uratować. Ale ta praca myślowa, która temu towarzyszy, niekiedy wydaje mi się nawet jest ważniejsza. Znaczy ona daje ludziom poczucie sensu po prostu. I ten Tischner, który mówi ludziom, wiesz, twoja ofiarność ma sens. Ja wiem, że teraz ci ludzie umierają na oddziale, tak powiem bardzo dosłownie, bo czytałem taką opowieść lekarza, który dzisiaj musi się zmierzyć z tym, że kiedyś nam na oddziale umierało mu kilka osób, prawda, a dzisiaj mu umiera 50%, 70%. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego, co czuje ten człowiek, nie? Ale Tischner mówi, ale to, co robisz, dalej ma sens, to się nie zmieniło po prostu. Znaczy twoja ofiarność, chociaż widzisz, że jej owoce, wydaje ci się, że te owoce są zmarnowane, nie? Ale nie ma innego ratunku dla tych ludzi po prostu, którzy do ciebie przychodzą, niż twoja bezinteresowność, nie? Twoja siła taka, którą jeszcze próbujesz sobie znaleźć. Ja myślę, że Tischner to jest taka siła, która idzie w poprzek trochę cywilizacji, no jednak wszystko zamieniającej na jakiś rodzaj interesu. No. Jeśli miałbym do współczesności jakąś pretensję, to, że o wszystkim myśli się w kategoriach pewnego interesu albo politycznego. Się, ale też kapitału finansowego tak, też często, tak? Merkantylnie się podchodzi do wszystkiego. Tak? Prawda? I Tischner jest jakby w poprzek, no, to znaczy właśnie, no nie, znaczy nie przetrwamy, jeśli nie będziemy po prostu w sobie zadawać nieustannie tych podstawowych pytań, po co ja to właściwie robię, prawda? Czy to rzeczywiście o to chodzi, o to mi chodzi rzeczywiście, żeby zgromadzić, prawda? No nie, i tak dalej, nie? Jeśli medycyna będzie się opierać na interesach, no to za chwilę będzie wyłącznie medycyną kosmetyczną, bo to będzie najbardziej popłatne, nie? Najbardziej intratny interes. No i tak samo w każdej dziedzinie, no. I to, bo zapytała mnie pani bardzo tak głęboko o te emocje i chyba widać po mnie, jak bardzo to przechodzi wszystko przeze mnie, nie? Znaczy, że tego się nie da czytać tylko jako... Obok, jak obraz, nie? Tak, jako zestawu pojęć. W ogóle Tischnera nie interesuje filozofia jako, nie wiem, precyzowanie pojęć, prawda, coś takiego. Nawet mu z tego czyniono zarzut za jego życia. Niektórzy mówili, że to nie jest filozofia. Ojciec Boheński był taki słynny logik. Mówił, że to nie jest filozofia, to jest piękne kaznodziejstwo. Ktoś inny mówi, to jest poezja, nie? Ale to jest taki sposób filozofowania. Tu nie chodzi o to, żeby doprecyzować bardzo tak pojęcia, tylko chodzi o to, żeby złapać coś, co się właśnie teraz dzieje, nie? Jakieś zjawisko, próbować je opisać. Dlaczego ludzie popadają w rozpacz na przykład? Dlaczego im brakuje nadziei? Dlaczego są podatni na rozmaite lęki? Spróbować to opisać. Co się dzieje? Albo też opisać ludzi w ich wielkości. Jak to było możliwe na przykład? Tak powstała etyka Solidarności. Nie? A propos tej filozofii, no ja miałam takie wrażenie, że to jest właśnie kwintesencja filozofa, który nie daje odpowiedzi na wszystko. Tylko on nas prowadzi, on tak to buduje, to są refleksje. On sam się tak jakby sam zastanawia, sam zadaje to pytanie i my tak idziemy tą drogą, tak jak pan mówi. Tak. I tu nie ma odpowiedzi, że znajdziesz tutaj, jak masz to wszystko robić, ale rozważ tak, rozważ to, rozważ tamto. Pierwsze zdanie w tej książce, to ja się, powiedział pan, że to się przeżywa. Nie wiem, czy ja mogę zdradzić to, że pan sobie robi notatki cały czas z tej książki. To no już widać zdradziłam. Nawet. To jest niesamowite. Pan Wojtek, słuchajcie państwo, powiedział na początku, że on cały czas tę książkę w jakiś sposób przemyśliwuje i że sobie cały czas coś jeszcze z nią notuję, bo to jest taka książka, którą można wziąć jeden wieczór ten rozdział, jeden wieczór ten. I ja panu bardzo dziękuję za te wstępy, bo te teksty Tischnera, one nie są takie super proste. To nie są takie teksty oczywiste. A pan trochę daje ten drogowskaz i to jest, no, i to jest bardzo dziękuję. Potrzebne. To jest bardzo potrzebne. Pierwsze zdanie w książce, które ja sobie pozwolę, to jest takie zdanie. To bardzo ważne, by człowiek umiał zmieniać od czasu do czasu punkty swego widzenia świata. I wydaje mi się, że to jest kluczowe dla mnie na przykład w tym, co się teraz dzieje w naszym kraju. Cały czas się mówi, że my się różnimy, zamykamy w bańkach, bunkrach tak. I nie umiemy absolutnie zmieniać tych punktów widzenia świata. To zapytam wprost, czy tutaj jednak ksiądz Tischner nam podpowie, jak te punkty widzenia świata zmieniać? No bo że to jest potrzebne, to jest oczywiste, ale czy on znaczy, mówi, tu jest jak tylko to kwestia robić, no? Jakby, no tutaj nie ma żadnej specjalnej taktyki, no po prostu w pewnym momencie trzeba
Trzeba sobie uświadomić. Mikrofon, na wszelki wypadek, bliżej mikrofon, na wszelki tak, wypadek. Tak. I trzeba sobie uświadomić. Trzeba sobie uświadomić, że trzeba trzymać bliżej mikrofon. I trzeba sobie. Trzeba zmienić punkt trzymania mikrofonu, nie tylko widzenia tak, świata. Tak, tak, tak. Pani ze swojego punktu widzenia zobaczyła, że ja mam za daleko, nie? Ja poszedłem za tą pani intuicją. Znaczy, moim zdaniem nie ma innego sposobu niż po prostu wzbudzenie woli po prostu. Znaczy, ja muszę chcieć tego. Nie mogę tylko to teoretycznie wiedzieć. Z masy ludzi, którzy teoretycznie są ludźmi otwartymi, prowadzą życie otwarte, teoretycznie są otwarci, ale kiedy przychodzi do konfrontacji z czymś, co jest dla nich obce albo trudne, to się wycofują albo unikają tego. To jest dobrze przyjrzeć się uważnie swojemu życiu, nie? Czy ja rzeczywiście, głosząc, nie wiem, otwartość, ideały demokratyczne, równościowe na przykład, patriotyczne, konserwatywne i tak dalej, rzeczywiście jestem konsekwentny w tym, co głoszę, nie? Czy ja naprawdę też zapytałem się choć raz, w co ja wierzę i czym, co ja niosę ze sobą, nie? Swoimi wyborami. I mi się wydaje, że Tischner tutaj po prostu próbuje nas mobilizować, nie? On nie ma podpowiedzi technicznej, wiesz, no zrobisz takie, a takie ćwiczenie, prawda? Będziesz umiał. Na pewno pomaga, to jest jedna z jego podpowiedzi tutaj na samym początku, spotkanie właśnie z myślą innych ludzi, nie? Myślenie, jeśli się przechodzi historię filozofii, no nie wszyscy z nas. A szkoda trochę, że nie przechodzimy właściwie takiego porządnego kursu filozofii, czy nawet takiego półporządnego w naszym wykształceniu, nie? To przechodzi się przez tyle różnych sposobów myślenia o świecie, nie? Przez tyle okien jakby się patrzy na ten świat. No i każdy filozof i każda filozofka wydaje się ma rację, no prawda? A przynajmniej święty Tomasz miał rację, a potem przyszedł Kartezjusz i też miał rację, chociaż mówił inaczej, a potem przyszedł Hegel, a potem przyszedł Marx, a potem przyszli następni filozofowie dialogu, których tak bardzo Tischner cenił i wszyscy mieli w jakimś sensie rację, prawda? Jesteśmy tu w otoczeniu wspaniałych książek różnych, także z filozofii czy współczesnej. Tak, czy z Karol Darwin. No tak, tak, o, też miał rację, nie? Ale dzisiaj wiele rzeczy weryfikujemy i sprawdzamy. Historia myśli ludzkiej uczy nas tej otwartości na różne punkty widzenia, a przynajmniej powinna uczyć. A przynajmniej taka historia, jak wykładał to Tischner, jak to było na wykładach, to było takie znamienne dla niego, że on o każdym filozofie mówił tak, jakby to był ktoś najważniejszy w danym momencie, na danym wykładzie. To nawet w latach 80. było denerwujące. Myśmy przyszli tacy rozgrzani, prawda, no był po stanie wojennym, prawie każdy był antykomunistą wtedy. Oczekiwaliście, tak, żeby wszystko było też antykomunistyczne. No tak, tak, żeby tam przywalił. No a on tu nagle o tym Marksie, no niby krytycznie, ale w zasadzie dosyć pozytywnie, nie? I to było takie zaskakujące. Pamiętam, że był taki szum po sali, nieraz dyskusje po wykładzie, co on o tym Marksie tak porządnie, jak my tu ofiary wszystkie marksizmu jesteśmy, nie? Ale był w nim rodzaj takiego szacunku dla każdego wysiłku. Umiał to dostrzec. No myślę, że to było w postawie, to nawet nie jest, nawet zastanawiam się, czy słowo umiejętność, prawda? Że w postawie mamy coś takiego, że każdy, w kim dostrzegamy choć trochę dobrej woli, nie? Możemy się nie zgadzać w 80 sprawach, ale być może są 2-3 sprawy, w których byśmy się zgodzili. Nie? I to jest dla mnie takie fascynujące w Tischnerze. Taka zachęta do tego, że znajdź ten punkt zgody, a równocześnie, bo to jest ważne, a równocześnie celebruj to, co różne. Bo tu też trzeba dobrze to zrozumieć, że to nie chodzi tylko o to, że... Byli tacy sami i myśleli tak samo, no tak? No właśnie, ale też nie chodzi o tolerancję. Tischner nie za bardzo lubił słowo tolerancja. Czemu? Lubił słowo wzajemność. Uważał, że tolerancja to jest za mało. I to nie chodzi tylko, żebym ja tolerował różnice, tylko że w pewnym sensie chodzi o to, żebym ja nawet celebrował te różnice. I traktował różnice jako okazję do wymiany. To się trudno mówi, kiedy się patrzy, przykłada do tego taką miarę, nie wiem, z polityki wzięto. Patrzy się, co się dzieje w polityce, jak się manipuluje rozmaitymi pojęciami w polityce. Ale spróbujmy na chwilę zapomnieć o tym, co się dzieje właśnie na poziomie polityki takiej parlamentarnej czy partyjnej.
I w takim naszym życiu codziennym, kiedy musimy spotkać się ze znajomym, który ma na przykład gwałtownie inne poglądy niż my, nie? Ale... Ja bym się akurat spodziewała, że to powinna być taka, powinna, nie powinna, ale że to jest właśnie cecha ludzi tak naprawdę inteligentnych, którzy potrafią i nawet takich wytrawnych, prawdziwych polityków, to powinna być cecha takich tych najlepszych polityków, no to, że polityka jest żeby konsensus dyskusyjna, znaleźć na przykład, no żeby nie? Było... albo odkryć, co może on mi odkryje, może odkryje przede mną coś, na co ja nie zwracam uwagi, nie? No, to jest oczywiście pewien idealizm, mówią ludzie. No, w praktyce trzeba wygrać wybory, prawda, i tak dalej. Oczywistość skrzeczy, oczywiście. Ale ja uważam, że jeśli wszyscy poddamy się takiemu myśleniu politycznemu, a tu w jednym z tekstów jest krytyka takiego myślenia właśnie, znaczy takie myślenie, czy takie dyskusje, na przykład taka rozmowa, gdybyśmy prowadzili, że ja panią muszę zmiażdżyć, nie? Tak czasami się odbywają rozmowy. No, umówmy się, że często tak jest, że media też tak prowadzą, bo to się, nie wiem, sprzedaje, bo to jest atmosfera takiej gorącej dyskusji, że to trzeba coś komuś udowodnić, tylko właśnie pytanie, czy jak się z kimś spotykamy, to chcemy go do czegoś przekonać na siłę, czy mu coś udowodnić, czy właśnie, żeby się dowiedzieć czegoś, jak on myśli. Muszę panu powiedzieć, że wielu moich znajomych, ponieważ ja jestem, powiedzmy, z tej bańki dalej od kościoła niż bliżej, tak reagowało, o księdzu będziesz rozmawiać? Tak. No nawet Tiszta, ja ci ale o księdzu? Naprawdę, że... Tak. A u księdza, no właśnie, czy pańskim zdaniem to są teksty również dla osób, które są daleko od kościoła, no dla ateistów? I dlaczego? No to mogę od razu odpowiedzieć, że mam bardzo dużo takich świadectw od ludzi, że Tischner pozostaje interesujący dla tego typu czytelniczek i czytelników. Podam przykład z ostatnich dni. Jest chłopak, bardzo zdolny, studiował filozofię w Yale, teraz na Uniwersytecie w Manchesterze. Właśnie złożył akt apostazji w swojej diecezji. Ale jest jedno miejsce, czy jedna nić, która go jeszcze łączy z myślą chrześcijańską. To jest Tischner, prawda? To jest Tischner. Znaczy on nie chce tego zostawić, bo wie, że to jest ważne. Chrześcijaństwo jest dla niego ważne. Jego akt apostazji jest aktem protestu, nie? Przeciwko temu, co się w Kościele dzisiaj dzieje, nie? Ale właśnie ta myśl akurat jest ciągle dla niego intrygująca, interesująca. Znam przypadki osób, dla których w pewnym sensie przygoda z chrześcijaństwem w ogóle zaczęła się od Tischnera. Nie? Znaczy oni po lektury Tischnera zaczęli w ogóle jakby na nowo swój świat przebudowywać. To jest co innego niż tam, czy są kościelni, czy nie. To jest oczywiście, jakby inna sprawa. Nie? Natomiast jakby biorą tą propozycję chrześcijaństwa w takiej wersji, no moim zdaniem bardzo szlachetnej, jaką Tischner proponuje i bardzo takiej też subtelnej, i zaczynają się nad nią zastanawiać jako nad taką propozycją duchową. Prowadzimy różne poszukiwania duchowe, prawda? Ludzie szukają w tradycji wschodniej i tak dalej. Chrześcijaństwo ma też swoje ciekawe rzeczy do zaproponowania. No i też to, co pan podkreśla, to jest to, że ksiądz Tischner taką, nie najważniejszą, no bo tego to trudno mówić, co najważniejsze, to jest 21 tekstów, a pewnie spokojnie pan by dobrał kolejne 21, tutaj tak. był no na tym polegał ból. Wieku, tak się domyślam. Sam wymyśliłem ten koncept, że ma bardzo być 21, dobry. A potem machnąłem 30 i chciałem zmieniać, tak. Żeby tutaj znak, ale dobrze, że tak to jest, ale że jednym z ważniejszych takich punktów dla niego to jest ten dialog, czy ta zależność między światem chrześcijańskim, czy chrześcijaństwem, a światem zachodu, czy tą współczesnością. Tak. Muszę pana zapytać o to, czy w tych tekstach jest też trochę patrzenie na ten nasz polski kościół, który teraz mówi się, że jest w kryzysie, że jest, no może jeszcze nie w upadku, no ale jest w trudnej sytuacji, że wierni odchodzą, że są afery w polskim kościele. Tak. Jeżeli jakkolwiek to przewidział Tischner, a jeżeli nie przewidział, to jak się do różnych problemów ustosunkował. Tak. No, moim zdaniem tutaj jest przenikliwy opis tego początku tych procesów, których świadkami jesteśmy teraz. Nie? Znaczy, że to się zaczynało przecież w latach 90. Pewien język się pojawił. Tischner bardzo mocno występował przeciwko takiej wizji chrześcijaństwa, w której chrześcijaństwo jest przede wszystkim w sporze ze światem, prawda? My mamy być znakiem sprzeciwu, cały świat przeciwko nam. My
Konta reszta świata. Tak, tak. No mamy ideał takiego myślenia w Krakowie w tej chwili jako arcybiskupa, nie? Znaczy wszędzie jest jakaś ideologia, już nawet ideologię singli tropi, mimo że sam nie żonaty, no to niech sobie pani wyobrazi miarę upadku myślenia w Krakowie. No to i Harry Potter też był ideologią, to nie trzeba. Tak, tak, tak. I teraz jakby patrzymy na świat i widzimy same zagrożenia. Wszystko, jak mówił Tischner, czyha na naszą chrześcijańską cnotę. Nie? To jest myślenie kompletnie Tischnerowi obce. To znaczy on podkreślał bardzo mocno, że oczywiście no nie był naiwny świat, jest pełen rozmaitych zagrożeń, tylko bardzo często zamiast rozwiązywać realne problemy w Kościele, a to nas teraz dopadło właśnie, bardzo mocne i bardzo takie głębokie, ten kryzys jest głęboki właśnie dlatego, że dotyczy sprawy fundamentalnej, krzywdy po prostu. Konkretnych rzeczy. I to krzywdy dziecka, tak, więc tak. To jest, nie może być straszniej. I teraz jest realna krzywda, a zastępuje się jakby ten problem realny urojonymi, nie? Czyli na przykład ojciec Rydzyk wychodzi i mówi, że chrześcijanie są prześladowani, nie, w Polsce, prawda, i księża, i tak dalej, nie? I to jest powód najgłębszy, znaczy to rozdarcie to takie zafałszowywanie istoty sprawy, nie? To jest, myślę, powodem zgorszenia na zewnątrz, ale też, no powiem, jako katolik, członek Kościoła wewnątrz. Ale powiedziałbym, że Tischner jest patronem wszystkich tych, którzy mają odwagę jednak o to jeszcze zawalczyć. Nie? Coraz trudniej się o to walczy, tak powiem szczerze, sił czasem brakuje i jeśli do niego wracam, to po to, żeby trochę tego zapału odzyskać, bo to jego myślenie w ogóle o świecie przenika taki optymizm, nie? Że ludzie niezależnie od tego, jak, z jakich stron przychodzą, zawsze znajdą, wrócę jeszcze raz do tego, cośmy mówili, taki punkt, w którym się spotkają. Jest taki cytat, który ja przytaczam w biografii, ktoś z dziennikarzy zapytał go, proszę księdza, no ksiądz tak wchodzi w ten dialog z rozmaitymi niewierzącymi, nawet wrogami Kościoła, no ale przecież oni czasem ten dialog prowadzą z powodów cynicznych, albo żeby zamanifestować swój sceptycyzm. No czasem jest rzeczywiście taki pozorny dialog. Taka prowokacja trochę. Tak, 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 taka prowokacja. Tak. To właściwie nie jest dialogiem, tylko jest taką trochę, prawda, wymianą ciosów, żeby się pokazać, nie? I Tischner odpowiada przepięknie. Mówi, cynik może być cynik, to my wyczekamy. Mówi, sceptyk, proszę bardzo, my wyczekamy. My mamy na tyle poczucia humoru, nie wiem dlaczego mówi w liczbie mnogiej, ale mamy na tyle poczucia humoru, że jest nas więcej, żeby ze sceptykami być jeszcze bardziej sceptycznymi, a z cynikami jeszcze bardziej cynicznymi. Ale przyjdzie taki moment, dochodzi się do takiego momentu, kiedy nagle ujawnia się jakaś głęboka prawda o człowieku, nie? I wtedy jest to, następuje to spotkanie, nie? I myślę, że to jest w Polsce bardzo ważne, żeby takich miejsc nie zabrakło. Nie wiem, gdzie one teraz mogą być. One na przykład w latach 80. powstawały właśnie wokół Kościoła. Nie? Może uniwersytetów? Może powinny jakieś, być uniwersytety, mówi pani bardzo słusznie. Tak mi się wydawało, że uniwersytet powinien być właśnie tym uniwersum, prawda? Że się mogą spotkać ludzie naprawdę z takim poczuciem, że mają wspólną sprawę, a wspólną sprawą jest tak naprawdę człowiek i przyszłość człowieka i przyszłość świata, nie? Patrzę tu cały czas na tytuł jednej z książek, jak ocalić świat, nie? Więc to jest coś takiego, nie? I wtedy to, co trudne, staje się łatwe, mówi Tischner. Jak my przejdziemy przez ten cynizm, przez ten sceptycyzm, przez tę walkę, przez to prowokowanie się wzajemnie, no. Ja sobie zaznaczyłam taki fragment a propos tego trochę przewidywania przyszłości. To jest z tekstu Darowane 5 minut. I pisze ksiądz Tischner tak. Oparte na mitologii romantycznej poczucie narodowe szuka wsparcia w religii. Z pomieszania wiary i mitologii romantycznej rysuje się perspektywa neomesjanizmu. Naród cierpi, cierpi niewinnie. Cierpi przede wszystkim przez potwarców, którymi są najczęściej rodzime mniejszości narodowe albo przedstawiciele obcych ideologii, liberalizmu, komunizmu, laicyzmu. W cierpieniu tym naród jest podobny do Chrystusa, tak więc kto bije w naród, bije w Chrystusa. Przecież to jest tak absolutnie o tym wyszukiwaniu tych potwarców w liberalizmie, komunizmie, w tych mniejszościach, no to jest to, czemu my się poddajemy dziś. To jest w ogóle wielki problem dzisiaj w rozmowie publicznej, bo w zasadzie my tu siedzimy, nie?
Możemy się różnić tak czy inaczej, ale dla pewnej części tej opinii publicznej my już jesteśmy lewakami. A dla mojego arcybiskupa krakowskiego, z całym szacunkiem, już jesteśmy bolszewikami. Nie? I teraz człowiek zostaje opatrzony etykietą i koniec. Znaczy nie ma wyjścia już poza etykietę, ponieważ to jest coś, co jest to jest coś, przeciwko czemu Tischner nieustannie występował. Znaczy, że po prostu to etykietowanie ludzi, myślenie gatunkami on to nazywał, prawda? Że gatunek katolików staje naprzeciwko gatunku ateistów, prawda? Gatunek feministek naprzeciwko gatunku, prawda, tam konserwatystek czy konserwatystów, nie? I tak dalej, i tak dalej. Bardzo trudno jest z tego wyjść. No i to jest dlatego, że człowiek się zniechęca, kiedy jest bez przerwy etykietowany. I można by powiedzieć, że z jednej strony, no mamy oczywiście skłonność do tego, żeby jakoś w takich bańkach tkwić, ale jest bardzo wielu ludzi, którym ten, i to jest zresztą moim zdaniem źródło optymizmu Tischnera, jest wielu ludzi, którym taki świat podzielony bardzo tak gwałtownie i radykalnie przeszkadza po prostu. Oni nie chcą w takim świecie żyć, bo ten podział biegnie przez ich rodziny, prawda, przez, a poza tym widzimy, co się dzisiaj dzieje, to znaczy w obliczu pandemii ostatecznie, jesteśmy w prawda? Jednym, ostatecznie co się liczy. Nieważne, czy lekarz głosował za PiS-em, czy za Platformą, tylko ważne jest to, czy leczy, nie? Czy stoi przy łóżku chorego, tak naprawdę, nie? No właśnie, a propos tego, o czym pan mówi, to jest też świetny tekst, który bardzo się odnajduje w tym, co dzisiaj, czyli ludzie z kryjówek. Tak. Czy my dzisiaj mamy ludzi z kryjówek? No zawsze trzeba tak te teksty traktować, że Tischner przede wszystkim nam zadaje pytanie. Każdy z nas... Panie Wojciechu, mamy? No, czy ja jestem, czy ja nie jestem człowiekiem z kryjówek, jest pan? Nie? No. No nie wiem, myślę, że są jakieś lęki, które, z których sobie też kryjówkę buduję. Staram się nie być. W kontekście pandemii to też jesteśmy tak, w tych naszych domowych kryjówkach, ale stara się pan nie być w tym rozumieniu bliższym Tischnera. Kryjówka to jest takie coś, co sobie budujemy jakby z rozmaitych uprzedzeń wobec świata. Właśnie łatwo sobie zbudować kryjówkę wtedy, kiedy ma się taką wizję właśnie świata, który nam zagraża, prawda? Widzimy przede wszystkim zagrożenia, nie? I no w związku z tym najlepiej co zrobić? No wycofać się. Nawet to jest takie bardzo przyjemne, użyję pani ulubionego określenia, że kryjówka jest pewną sferą komfortu. Strefą, tak, strefą to prawda. Komfortu, o, rozmawialiśmy przed spotkaniem, jak ja lubię to określenie, że wychodzimy ze strefy komfortu. Ale dlaczego? Bo, mimo, że cierpimy w tej kryjówce, boimy się z tej kryjówki, na zewnątrz wszystko źle, tam mamy jakby jakiś rodzaj poczucia bezpieczeństwa i swoistej nieodpowiedzialności, pisze. My nie odpowiadamy za świat, prawda? Nie musimy go zmieniać, my sobie tylko obserwujemy go z pewnej oddali. Więc myślę, że kryjówka jest czymś, co zagraża właściwie każdemu z nas. Każdemu z nas. I tak trzeba traktować te obrazy Tischnera, że on nam pokazuje pewien obraz i mówi, przejrzyj się. Nie rozglądaj się i mów, o, tam są ludzie z kryjówek, albo tam są homo sovieticusy różne, albo tam są tacy czy inni. Nie, ty się najpierw przejrzyj i zobacz, czy przypadkiem w tobie coś tutaj nie, czy wszystko gra. To kryjówkowanie. Przypadkiem jej nie ma. No, świat dzisiejszy jest oczywiście inaczej już zbudowany niż świat lat 70., w których ten tekst powstawał, a jednak pewne intuicje ciągle zachowują taką świeżość, nie? Dzisiaj technologia sprzyja temu kryjówkowaniu, prawda, ukrywaniu się i budowaniu tych kryjówek. Można rzeczywiście mieć zagospodarowany cały dzień bez wychodzenia właściwie poza taki, nie wiem, jeden blok informacyjny na przykład, prawda? To jest takie trudne też potem, kiedy się spotykamy i próbujemy na przykład porozmawiać o czymś. No i widzimy, że ktoś czerpie informacje z zupełnie innych źródeł niż my. W związku z tym jego wizja jest kompletnie inna. Mówimy tymi samymi pojęciami, ale te pojęcia już znaczą coś zupełnie innego. Tu jest bardzo długa droga do przejścia, żeby coś ewentualnie... prawda, gdzieś się spotkać. No. Moją uwagę też zwróciło takie słowo resentymenty. Mhm. Ono się często pojawia. Czym są resentymenty dla księdza Tischnera i czy to jest dobrze, że ten resentyment, czy nie bardzo? No nie bardzo właśnie. No, tak jak tkwimy w kwaśne winogrona, prawda? To w tych resentymentach. Ja myślę, że w ogóle to jest coś, co tam też zagraża z różnych powodów, nie tylko tych, które są takimi wielkimi powodami społecznymi, ale właśnie... resentyment to jest coś, co nam też często grozi w życiu prywatnym, nie wiem, no, gdzie powiem coś tak specjalnie dla pań. Spotkałem mnóstwo
znakomitych kobiet, wybitnych intelektualnie, utalentowanych, ale niewierzących w siebie na zasadzie resentymentu. Oczywiście to także ma struktura społeczna tutaj na to wpływ, nie? Ale ilość tej niewiary w siebie była tak ogromna, prawda, że ona była jakby kryjówką dla tych kobiet. Znakomitych po prostu. Miały wszystko, co potrzeba, żeby były dużo lepsze niż ich koledzy, którzy robili karierę w swoich dziedzinach. To się zmienia. To jest też fantastyczne, że w naszym świecie to się jednak, to drgnęło i ten rodzaj takiej konstrukcji, która jeszcze jakby te kobiety utwierdzała w tym poczuciu niższości, zniknęło. Nie? Ale taki resentyment, czyli koncentrowanie się na tym, czego nie mogę na przykład. Nie mogę tego. Niedostrzeganie, jak wiele już potrafiły te dziewczyny, te kobiety osiągnąć, nie? Często mając dużo więcej przeszkód do pokonania. I to bym tak na to wskazał na przykład. Resentyment jest czymś, co nas blokuje. Można też powiedzieć, że resentyment czasem przybiera postać zazdrości, nie? Takiej, że właśnie Tischner w jednym z góralskich tekstów napisał, że zazdrość, a szczególnie zawiść, to jest głupi grzech. A też tak sobie myślę, bo ale wie pani, dlaczego głupi? Przepraszam, bo z każdego innego grzechu jest jakaś przyjemność, a z zawiści nie ma żadnej. Prawda? Zawiść wyłącznie niszczy, nie? Wyłącznie niszczy. No, są pewnie tacy, którzy by powiedzieli, że tam coś im to daje. No, na sekundę, to jest taki... Emocjonalnie karmi. To jest taki bardzo krótki chyba, krótka przyjemność, ale te resentymenty, tak jak pan mówi, one odbierają nam wolność i też wolność myślenia. Tak. I o tej wolności jako zjawisku, jako wartości, jako słowie pojawiającym się też w tym zbiorze jeszcze nie mówiliśmy. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy to zmienili. Pan udzielił wielu wywiadów, ale w jednym z tych wywiadów ja znalazłam taką pańską wypowiedź. Dziś podziękowałbym księdzu profesorowi Józefowi Tischnerowi za wolność, którą mi dawał, bo przy nim czuło się wolnym nawet w ponurych latach PRL-u. Dopóki mogliśmy myśleć, przestrzeń wolności istniała, a my mieliśmy nadzieję, że zmienimy świat. Mm-hmm. Jaką wolność on dawał, jaką wolność rozumiał? Bo z drugiej strony ta wolność, to ona jest taka, wie pan, taka nieproblematyczna, tylko ona jest, nie do końca jest z tą wolnością, że jest jakiś strach przed wolnością trochę w nas. Może to nawet dobrze, że on trochę jest, bo tak to byśmy biegali, nie wiadomo, nie mogli się zatrzymać, nie? Ale mówiąc poważnie, to, co jest najpiękniejsze u Tischnera i w myśli Tischnera, to, że jego mnie interesowała odpowiedź na pytanie, co to jest wolność i takie tam precyzowanie do, tak. A bardziej, jak się wolność przejawia w życiu? Kiedy ty się czujesz wolny? On by nas zapytał, nie? Kiedy się pani czuła wolna, pani Justyno, nie? Często jak mam spotkania o filozofii z uczniami liceum na przykład, z uczniami, uczennicami, to zaczynam od tego, co sobie, kiedy, powiedzcie sobie słowo, zamknijcie oczy, powiedzcie słowo wolność, co widzicie? To jest bardzo ciekawe i potem się otwiera bardzo ciekawe pole dyskusji, jakie obrazy się pojawiają. Wie pan, co ja widziałam? W Warszawie są teraz takie jakieś nowe murale, że każdy człowiek rodzi się wolnym. To są chyba jakieś takie rocznicowe, tego nie sprawdziłam, ale to tak a propos. I co mówią? To Sokrates by powiedział, że jest odwrotnie, znaczy każdy z nas się rodzi niewolnikiem, niewolnicą i potem się wyzwala, prawda, dzięki myśleniu. I trochę chyba tak jest, to znaczy tutaj akurat i Sokrates, i powiedział mi święty Paweł, i Augustyn, i potem wielu filozofów by potwierdziło, że właśnie my musimy dokonać pewnego aktu wyzwolin, nie? W swoim życiu, nie? I wtedy poczujemy, kiedy coś stworzymy na przykład. No ja muszę powiedzieć, że oczywiście ja łączę różne dyscypliny, więc dla mnie takim aktem wolności zawsze jest akt twórczości. Jak się napisze taki wiersz, to widać, że ten wiersz coś znaczy, prawda? To się człowiek nagle czuje wolny, tak, i że to życie jego ma po prostu sens, nie, że coś... Ale oczywiście Tischner mówił o takim wyzwoleniu przez myślenie właśnie. No, ale ja mam też to zdanie, bo próbowałam je sobie na szczęście na kartce, ono jest, bo w głowie to trudniej złapać. Może się mylę, ale często, bardzo często widzę, jak nasz lęk przed wolnością staje się większy niż lęk przed przemocą. Tak, tak. To jest bardzo ciekawe zdanie. To jest strasznie przygnębiające. To nie jest pozytywne, to prawda. Ja trochę tak uciekłem od tego pytania o Kościół, ale to jest właściwie uwaga Tischnera dotycząca Kościoła na przykład, nie? I to jakbyśmy do tej sytuacji, którą teraz mamy, do tego kryzysu to dopisali. Zobaczmy, lęk przed wolnością
jest większy niż lęk przed przemocą. To nie szkodzi, że się tam jakaś przemoc wydarzyła, ale ważne, żeby tam nie zaczęto za bardzo grzebać. Nie? Zobaczmy, czy człowiek jest od razu spętany takim lękiem, że jak zacznie się tam grzebać, to się jeszcze czegoś nie wiadomo, czego jeszcze dogrzebie. A zło się już stało, nie? Najgorsze się już stało, nie? I teraz trzeba przejść drogę uzdrowienia. I to mówię taki ostry przykład, ale myślę, że to jest takie doświadczenie, które mamy bardzo często. To znaczy, na tym bazują rozmaite populizmy w polityce na przykład, że niech przyjdzie ktoś i wreszcie weźmie to, prawda, w garść, co się dzieje, już nie chcę brzydko się wyrażać w tak eleganckim towarzystwie, niech weźmie za twarz, prawda, i wreszcie zrobi porządek. A myślenie wolnościowe naprawdę jest takie, zawsze wychodzi od takiego pragnienia, co ja mogę zrobić w tym świecie, prawda, żeby on był lepszy. Znaczy, że otwiera się, ten świat się przede mną otwiera jako przestrzeń do wypełnienia pewnych zadań, do znalezienia sobie pola własnej odpowiedzialności i tak dalej. Nie? To jest wielki problem, nie rozwiążemy go dzisiaj wieczorem w naszej rozmowie, nie? Ale że my troszkę za mało też wychowujemy do odpowiedzialności za świat. Nie? Wychowujemy raczej do posłuszeństwa, szkołę mamy tak skonstruowaną, do przestrzegania, prawda? To posłuszeństwo jest wielorakie. Do dostosowania się też do ja bym powiedział, że dzisiaj takim pojęciem, które dobrze opisuje, to jest paternalizm, prawda? Wychowujemy takie struktury paternalistyczne, że władza wie, wszystko jedno, czy to jest władza kościelna, państwowa, czy to jest władza rodzicielska, władza wie, a ty najlepiej, jak tam za dużo nie będziesz myśleć, tylko się będziesz stosował. I potem tak wygląda też menadżering w firmach, prawda? Jasne. No. Łatwiej się zarządza zarządza się tymi, którzy... Tylko, że na szczęście w Polakach jest trochę takiej tęsknoty za wolnością, żeby się wyzwolić, prawda? Żeby coś stworzyć, żeby stworzyć sobie taki big book, prawda? Może ktoś kiedyś miał takie marzenie, prawda? Żeby mieć własną księgarnię, nie? I to są momenty wolności, to są momenty wyzwolenia, nie? To jest... To Tischnera interesowało, bo czy my sobie odpowiemy, że wolność to jest możliwość wyboru, czy wolność to jest doznanie takie czy inne. To jest wolność, tak, ale istotne jest, kiedy ty naprawdę poczułaś się wolna, kiedy poczułeś się wolny. To ja powiem Pani Wojciechu, że ja podglądam pytania i komentarze od Państwa i zaraz do nich zajrzę i pięknie za nie dziękuję, ale chciałam Pana zapytać jeszcze już w kontekście samego zbioru i pracy nad tym zbiorem. Czego Pan szukał w tekstach Tischnera? To znaczy, jak Pan sobie przysiadł do tego, że mam znaleźć 21 tekstów, to co najważniejsze, to założę się, że Pan jako człowiek z takim, po prostu mówiąc kolokwialnie, ma łeb jak sklep, stworzył sobie... No nawet czapkę trudno kupić, no, bo taki wielki. Przenośni, Panie Wojciechu. Stworzył Pan sobie katalog tematów, na które szukał Pan odpowiedzi, było tak? Na co Pan szukał? Bo trochę o tym powiedzieliśmy. Wolność, dialog, gdzieś tam te różnice, ci ludzie z kryjówek, brak porozumienia. Co jeszcze? Czy były jeszcze jakieś rzeczy, o których Pan chciał? Powiedziałbym tak, ja sobie zobaczyłem, jaki jest katalog tematów, którymi się Tischner zajmował, które on podejmował i zacząłem z nich wybierać te, które wydawały mi się szczególnie gorące dzisiaj. Na przykład, podam przykład, czego nie ma w tej książce, albo prawie nie ma. On dużą część lat 80. poświęcił filozofii pracy. Dużo pisał na temat pracy, ludzkiej pracy, sensu. Nawet tak, że później jeden z ostatnich jego tekstów opublikowanych w Tygodniku Powszechnym to jest tekst Metamorfozy ludzkiej pracy. Ale te teksty, my jesteśmy w tak dalece innym kontekście w tej chwili, jeśli chodzi o ludzką pracę. Być może w ogóle stoimy przed wielkim pytaniem o to, czy będzie, jak zmienić pojęcie pracy, żebyśmy czuli, że pracujemy, ale w zasadzie nie będziemy pracować w sensie pracy na etacie, pracy jako wykonywania określonych zadań i tak dalej. Krótko mówiąc, wydało mi się, że to nie jest na tyle aktualne, to co on miał na ten temat do powiedzenia, żeby to dzisiaj przypominać. Jasne. Więc i tak byśmy przeszli pewnie przez kilka takich tematów, które były dla niego ważne. To są ciekawe teksty, ale być może w tym momencie teraz my się musimy skupić na czymś innym. I nawet wybierałem teksty, które mogą się wydać takie poboczne. Jest tam pod koniec taki tekst, który on napisał już w chorobie, na koncert, który organizowała w Krakowie Ania Dymna, koncert dla Kosowa, dla uchodźców z Kosowa. To też jest ważne, że to był koncert, który miał wesprzeć uchodźców. Dobrze jest pamiętać, że w Polsce uchodźcy byli bardzo
dobrze przyjmowani w latach 90., zwłaszcza uchodźcy z wojen bałkańskich. I tutaj niestety to się zmieniło. Znowu się odwraca ta tendencja. Tak. Badania pokazują, że rośnie sympatia w stosunku do uchodźców i taka potrzeba, żeby jednak pomóc tym ludziom, którzy po prostu są w ucieczce. I Tischner pisze tekst bardzo prosty o nienawiści tak naprawdę, czyli jak się rodzi nienawiść, prawda? Między ludźmi pojawia się, on to mówi, krzywe zwierciadło, moglibyśmy powiedzieć taki rodzaj szyby, która zniekształca. Ja patrzę na panią. Pani gabinecie luster. Tak. I nagle wydaje mi się, że pani jest dla mnie potężnym zagrożeniem, prawda? Jest jakieś niebezpieczeństwo. Prawda? Mimo, że nic tak naprawdę, ale to lustro zniekształca, nie? Co trzeba zrobić? Trzeba wyjść, rozbić, prawda, to lustro, wyjść w stronę jakiejś większej bezpośredniości. To jest to, czego nam dziś też brakuje. Nie chować, jakby nie zatrzymać się na tym obrazie, który mam, który mi ukształtowały moje media, moje otoczenie, moja własna głowa. Może jest coś, czego nie widzę. Jeszcze raz zaryzykować większą bezpośredniość, zobaczyć, prawda? I to mi się na przykład wydało bardzo ważne, ta myśl, bo no nie da się ukryć, że jesteśmy też trochę w takim klimacie, może pandemia troszeczkę to przytłumiła, ale takiego, coraz więcej było takich głosów od paru lat, że no gdzieś tam na horyzoncie wojna, prawda? Że jeżeli będziemy tak to życie układać, to się w końcu skończy. Prawdę mówiąc, wojna się toczy bardzo niedaleko od nas cały czas. Więc nas nie dotyczy, co nie znaczy, że jej nie ma. Tak. Panie Wojciechu, pytania, właściwie takie pytanie o refleksję od państwa, od widzów. Pan Jan Nowak pyta, czy obserwując dzisiejszą rzeczywistość, nie ma pan takiego wrażenia, że wygrywa zły człowiek? I co zrobić, żeby ksiądz Tischner nam pomógł? No, pan Janie, nie mówiłam, że będzie łatwo. Pan Jan Nowak zawsze zadaje pytania zasadnicze. Ja nie mam poczucia, że wygrywa zły. Gdyby wygrywał zły, to byśmy się tu bili, prawda? A nie rozmawiali ze sobą. Znaczy, wydaje mi się, że właśnie dlatego ten świat jest wart ciągle namysłu i życia i w ogóle, że raczej wygrywa dobry. Natomiast problem jest taki, że te reguły gry, że ten dobry musi się stale zmagać z rozmaitymi przeszkodami. Nie? Które... Ja w ogóle nie wiem, czy Tischnerowi by się podobało określenie że zły człowiek. Wie pani, bo to jest, ale już nie chcę tego wątku rozciągać. Nie? Na pewno jest, można tak tworzyć strukturę społeczną i tak budować opinię publiczną, i media, i szkołę, że w niej będzie jakby więcej miejsca na to, co pozytywne, nie? A można tak budować, że to będzie napędzać rozmaite lęki, rozmaite frustracje. Tak. Zależy, no, na co się światło puści. No niestety, nieszczęście nasze polega na tym, że demokracja jest rozumiana bardzo często w Polsce jako wojna wszystkich ze wszystkimi, nie? I w związku z tym wybory to jest właściwie moment, kiedy się wylewa wzajemnie kubły jedni na drugich, frustracji, złości, jedni dlatego, że chcą pognębić oponentów, inni dlatego, że chcą przejąć władzę i tak dalej. No, to jest może taki najbardziej trudny moment, ale wydaje mi się, że Polska ciągle jeszcze jest krajem, w którym jednak ta siła w ludziach, taka siła dobra, taka siła zmiany jest jednak. Ona bierze górę nad, może nie umiemy tego przenieść na ten najwyższy poziom, prawda, władzy. Ale na takim ludzkim, ale tak zwanym, tak człowieczym. Wydaje mi się, że to nas ratuje zresztą, bo bez tego byśmy nie przetrwali. A propos tego dialogu jest pytanie od pani Marii, ale najpierw do pana, od pani Joanny Pasierb. Uwielbiam pana Wojciecha za wiele rzeczy, a to, jak podkreśla żeńskie końcówki, pani Joanna, ja się podpisuję, tylko mnie utwierdza w tym. Czytelnik, czytelniczka, niewolnik, niewolnica. To jest celebrowanie różności. Ksiądz Tischner słucha i się uśmiecha. Gdyby pan się nie zorientował, to pani Joanna... On tak jeszcze nie celebrował, bo jeszcze ukształtował go świat, który nie był może na to tak bardzo wrażliwy, nie? Ale pan jest i to zostało zauważone, panie, no, bardzo mi jest miło, bardzo się o to staram. Mam trochę problem z tymi nowymi formami, prawda? I nie wszystkie feminitywy mi odpowiadają językowo, ale staram się zawsze mówiąc, jakby mieć w pamięci to, że no to jest takie charakterystyczne, ktoś pyta mnie o poezję. I jak odpowiadam poeci, to jest trochę inna odpowiedź niż jak odpowiadam poetki i poeci, prawda? Że my jesteśmy wspólnotą
w tej różnorodności takiej, ale właśnie nie tylko męską. Nie? Mhm. My się za dużo pchamy jako mężczyźni, prawda? Zróbmy trochę miejsca. No jednak to nie trochę, zróbmy dużo miejsca. Właśnie źle powiedziałem, zróbmy dużo miejsca. W tej chwili potrzeba jest bardzo dużo miejsca i myślę, że my na tym też bardzo skorzystamy. Mhm. To już pomijam wszystkie inne powody. Przy okazji, panie Wojciechu, wszystkiego dobrego z okazji Dnia Mężczyzn, bo no, to dzisiaj Czekałem, nie ukrywam. Drodzy Państwo, poczekamy do tego momentu. To robimy teraz miejsce jeszcze dla Pani Marii, płynąc już trochę do brzegu tą naszą melodią naszego dzisiejszego spotkania. W dobie publicznej debaty, która towarzyszy nam niemalże każdego dnia, pamiętajmy o mądrej myśli księdza Tischnera, że argumenty nie mogą przegrywać z emocjami. Kierujmy się wolą porozumienia, pamiętając, że konflikt rozpala emocje, od czego już tylko krok do nieobliczalnych zachowań. Czy mamy szansę o to zawalczyć i wygrać? No. Co powiedzieć? Znaczy, moja odpowiedź zawsze jest pozytywna. To znaczy, ja uważam, że napisałem jakiś czas temu taką książkę Dziennik końca świata. Trochę teraz odpowiem ze swoich przemyśleń, a nie z Tischnera. I tam jest między innymi taki fragment poświęcony temu, że trzeba mieć w sobie w pewnym sensie dwóch ludzi. Jeden, który się jednak uprze przy pewnych wartościach. To jest, są jednak takie rzeczy, za którymi musisz stać bez względu na to, co powiedzą inni i tak dalej. Nie? No taka jest właśnie sprawa choćby właśnie wykorzystywania nieletnich i tego, żeby tutaj wreszcie to zostało oczyszczone i zatrzymane. To nie chodzi tylko w przeszłość, ale zatrzymane na zawsze. I tu musisz stanąć, to nie ma siły. Znaczy, tu musisz być w pewnym sensie bezwzględny, więc musi być ten bezwzględny człowiek w nas także czasem. Ale musi być też ten drugi, który będzie stał i nie zamykał drzwi do końca. Nie? Znaczy zawsze, nawet wtedy, kiedy jest bardzo źle, prawda, nie zamknie. Więc mi się wydaje, że to jest dla mnie powód do optymizmu, że ja tych ludzi widzę dosyć dużo w Polsce. Znaczy, zostawiają drzwi otwarte? Tak, tak. Nie należy na społeczeństwo patrzeć z perspektywy mediów społecznościowych. Tam się nieraz żyją rzeczy straszne, komentarze rzeczywiście, to wszystko jest okropne właściwie. To czasami można by się załamać. Gdyby to był prawdziwy obraz społeczeństwa, to co tam się pojawia. To byśmy już raczej nie wędrowali po ulicach chyba bezpiecznie. A jednak wędrujemy, chociaż w maskach to wędrujemy. Prawda? Jest masę zjawisk, którym trzeba się przeciwstawić. Jest, na pewno grozi nam taki rodzaj przemocy wobec pewnych ludzi, którzy są społecznie słabsi. Nie? Nie wiem, moje życie się tak ułożyło, że to jest życie związane z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Te osoby zawsze miały podgórkę. Nawet w wolnej Polsce od 30 lat, mimo że ich sytuacja bardzo się poprawia, zaczęliśmy jeszcze w komunizmie działać na ich rzecz, a teraz w tej wolnej Polsce, nie? Czasem jak słyszę, jak ktoś mi się skarży o swoich problemach, to myślę o tych swoich przyjaciołach, nie? Oni mają naprawdę, znowu przy eleganckiej pani nie mogę użyć tego słowa, ale oni mają naprawdę przerąbane. To po prostu naprawdę mieli i mają i często wygląda, że będą mieli, zwłaszcza ci z nich, którzy są głębiej upośledzeni i tak dalej. Nie? I teraz, więc są sprawy, przy których trzeba stać. I to było takie, Tischner właśnie zawsze to cenił, stać, prawda? Ale z drugiej strony, Nie dążyć też do zwarcia dla samego zwarcia na przykład. Jest takie jego piękne powiedzenie, chociaż nie mogę ustalić źródła. Wiem, że to powiedział, ponieważ sam to słyszałem, ale nie jest to nigdzie zapisane. Może i masz rację, ale jakie z tego dobro? Prawda? To jest bardzo ciekawe w ustach filozofa, który jednak stawia na argumentację, na rację. Ale są takie sytuacje w życiu, no co z tego, że ty nakrzyczysz, prawda, na kogoś i go zaszantażujesz. I on nawet zrobi to, co ty chciałeś. Ale nie ma z tego żadnego dobra. Ani w wychowaniu dziecka tak nie ma. Wiemy doskonale jako rodzice, ile razy zrobiliśmy głupotę, bośmy dzieci do czegoś przymusili, prawda. I potem się okazało,
że to nie było żadne dobro. Ja znałam taką wersję, że lepiej mieć spokój niż rację, ale bardziej mi się podoba ta, że możesz mieć rację, ale jakie z tego dobro. Ja panu życzę, żeby pan znalazł źródło tego zdania, bo myślę sobie, że ono tak za panem może chodzić, chociaż przed naszym spotkaniem też ustaliliśmy, że za wielu poukrywanych notatek na przykład po księdzu Tischnerze to nie było i nie ma, bo on nie miał takiego zwyczaju gdzieś notowania jakichś takich rzeczy i zostawiania, tak. Więc to, co mamy, to jest, ale może pan jednak to znajdzie. A nam wszystkim sobie życzę na urodziny księdza Tischnera, żebyśmy do niego zajrzeli, do tego świata tych 21 tekstów na 21 wiek. Nie bali się księdza, to tak powiem do tych, których trochę księżostwo jego może zniechęcać. Nie? Już to, myślę, że nie zniechęciliśmy. No, pani tak to prowadziła, że w ogóle, ale chodzi o to, że no, to też jest coś, co może być jakąś naszą blokadą, prawda? Ponieważ ksiądz, no to już, zauważyłem to, to bardzo przez te 20 lat, jak się zajmuję Tischnerem, zauważyłem, że to rzeczywiście się zmieniło. Dawniej wchodziłem, mówiłem ksiądz Tischner i młodzież podnosiła oczy i była zainteresowana. Teraz jest rezerwa, prawda, jest taki rodzaj takiego, przez to, jakimi skojarzeniami nagle słowo ksiądz obrosło, którymi jeszcze nie było obrośnięte 10 czy 15 lat temu. Absolutnie. I to nie ma związku z księdzem Tischnerem, tylko w ogóle, tak jak pan mówi, ze słowem ksiądz. Ale dobrze, no mierzmy się z tym po prostu. W każdym razie ważne jest, żeby sobie też życia nie ułatwiać za bardzo. No, znaczy mierzyć się z tym, co wydaje się nam obce, co wydaje się nam jakoś zagrażające. Nie? No właśnie, bo to też jest trochę na podsumowanie, że to, na co pan zwrócił moją uwagę przy naszej wczorajszej rozmowie telefonicznej, że to nie to, że takie łatwe są to wszystko rozwiązania. Nie. I nie to, że to jest takie, że trzeba być takim, nie bądź też za miły, tak? Nie bądź też za miły. Tak. No i w każdej z tych spraw myślę, że to jest kluczowe, że to nie jest gra pojęć, gra słów, wymiana słów. Dialog nie jest u Tischnera wymianą słów. Jeszcze na koniec powiedzmy coś takiego z grubej rury, nie? Dialog jest, to jest takie bardzo piękne słowo się pojawia, dialog jest wymianą zawierzeń. To jest bardzo ciekawe. Rozmowa, taka głęboka rozmowa jest wymianą zawierzeń. To znaczy, że ja ci ufam, że mnie nie oszukasz, prawda? Możemy się różnić, ale wiem, ja ci ufam w pewnym sensie jako, no ufam pani jako kobiecie, że kiedy przyjdzie do sytuacji krytycznej, to ty staniesz za mną, prawda? I to jest istotne, żeby też zrozumieć, że dialog to nie jest gadanie, wymienimy się gadanym, prawda? Bo z tego to niewiele wynika. To z tego jeszcze nie. To czasem to jest dobre, słowa, to jest pierwszy krok, jasne, prawda? Ale w gruncie rzeczy wymiana zawierzeń. No i tak żeśmy zrobili piękne koło. To ja mogę panu powiedzieć, że ja panu dziękuję, że pan zawierzył. Tym, którzy są nieprzekonani z powodów kościółkowych, jak to mówią niektórzy, przekonamy państwa książkami z autografem pana Wojciecha, bo tutaj namówimy do podpisania kilku książek w Big Booku. I teraz państwo muszą zrobić jedno, ale tylko jedną rzecz. Po naszym spotkaniu zamówić książkę na stronie internetowej Big Book. Tak, bardzo zachęcamy do tego, bo chcemy, żeby to wspaniałe miejsce istniało w Warszawie. I chcemy więcej książek. Gromadziło ludzi, także prosimy, żeby w Big Booku zamawiać dziś wieczór i jutro. Pan Wojciech już prosił na kolejne spotkanie, więc jesteśmy umówieni. Dobrze. Za dzisiejsze bardzo panu dziękuję. Naprawdę, do następnego. Mam nadzieję, że się uda. Dziękuję panu serdecznie. Bardzo, bardzo mi było miło i wszystkiego dobrego. Nie umówiliśmy się na takie sympatyczności, więc to wyszło w praniu. Wojciech Bonowicz, 21 następnym razem będziemy to, co się, najważniejsze. Następnym razem będziemy się bili, to będzie atrakcyjniej. Bardzo państwu dziękuję. Dobrego wieczoru, panie Wojciechu. Dziękuję. Dobrej lektury.